Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi. Klubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Zazwyczaj grają wysokim pressingiem i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno lubią szybko odzyskiwać piłkę po stracie. Pytanie tylko, czy w drugiej połowie nie zaczną zostawiać drużynie przeciwnej więcej miejsca, bo przecież zmęczenie musi się zacząć prędzej czy później dawać we znaki. I mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Gwizdek i zaczęło się. Twarde wejście, ale bez faulu. Teraz okazja przed nim. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Prowadzą zatem 1-0. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Jakub Bartkowski. No i strata. Podanie do Patryka Kuna. Bramkarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. I udana interwencja. Na 11 metr z rogu nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. Bartkowski, Drygas,
Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Ależ teraz podanie w uliczkę. Poszedł do tej piłki, będzie groźnie. Gol! Raków! Ależ radość piłkarzy z Częstochowy. Kibice również się cieszą na trybunach. Zasłużone chwile radości. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Na razie 2-0. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Rygas, bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Mamy teraz wynik 2-1. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Umiejętne teraz zachowanie w obronie, skuteczne. Grosicki. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Miejscowa drużyna zdominowała, ale musimy na chwilę przerwać. Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już 2 trafienia. Teraz czy dołoży do tego trzecie? A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Mamy więc 3-1. Rzut wolny dla Rakowa. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Ma teraz szansę. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Częstochowianie dostają rzut wolny. No, chyba trafi. Grosicki. Damian Dąbrowski. Sebastian Kowalczyk. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Próba odbioru i przerwany atak. Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Piłka przekroczyła linię boczną. Out.
Rozbija obronę tym podaniem. Ależ doskonała sytuacja, że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji i pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. I tyle było z posiadania piłki. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? I tracą piłkę. Dobrze uwolnił się z podkrycia. Okazja. Zagrożenie nie minęło. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Obecny wynik 4-1. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Tracą piłkę częstochowianie. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. I piłkarze Rakowa ponownie tracą piłkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? A teraz Mateusz Wdowiak. Czy trafi? Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Ogoń sięga po świeżego zawodnika. Z rożnego w okolice jedenastki i strzela! No szkoda teraz, ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Obrona, ale piłka w grze. Gol! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Mają teraz szansę na kontratak. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Ładny dribbling zawodnik. A teraz będzie dobra okazja. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę.
Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. I Raków bez piłki. No i po ataku, dobra interwencja. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Iście hokejowy wynik, 5-2. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś dobije? Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Oj, dobry pomysł, tyle że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty. Tak.